Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Wojciech Wieczorek, reprezentuję firmę ICB Pharma. Już miałem okazję z częścią Państwa się spotkać 2 lata temu na spotkaniu tutaj na Wielkopolsce. Ze mną razem jest kolega Wojtek Rybiński, który w imieniu naszej firmy reprezentuje nasze produkty jako doradca techniczny i doradca sprzedażowy. Także bieżące pytania w trakcie sezonu odnośnie naszych produktów proszę kierować do kolegi Wojtka Rybińskiego. Wojtek może podzielić się potem na końcu spotkania wizytówkami i kontaktem do siebie. Na początku powiem kilka słów na temat firmy. Firma ICB Pharma, mimo że nazwa jest taka brzmiąca po angielsku, jest to polska firma, firma innowacyjno-wdrożeniowa. Zajmujemy się opracowaniem różnych nowych, innowacyjnych produktów, między innymi dostosowania w ogrodnictwie. Mieścimy się w Jaworznie, czyli na południu Polski. Działamy w zasadzie w całym świecie. Oferujemy swoje produkty, swoje rozwiązania wszędzie tam, gdzie jest rolnictwo, ponieważ rolnictwo jest wszędzie na całym świecie, więc działamy wszędzie. Proszę Państwa, podczas mojego wystąpienia chciałem się skupić na 2 produktach, pewnie już Państwu znanych. Przede wszystkim na produkcie Siltac i jego ważnych aspektach praktycznego stosowania. Z pewnością Państwo mieliście okazję już stosować może produkt, a na pewno słyszeliście. Jest to produkt do zwalczania szkodników poprzez takie bardzo specyficzne oddziaływanie fizyczne. Na czym to polega, powiem za chwileczkę. Produkt nie zawiera tradycyjnych substancji chemicznych, środków ochrony roślin. Dlatego ochrona roślin za pomocą Siltaciem uznawana jest za tak zwaną bezpieczniejszą. Produkt nie działa poprzez oddziaływanie biochemiczne, jak toksykant, czyli jak tradycyjne środki ochrony roślin, lecz poprzez strukturę, która tworzy się na powierzchni szkodnika po aplikacji preparatu. Jak to mniej więcej wygląda, pokażę Państwu na takiej krótkiej animacji. Nie widać chyba wyraźnie, ale może Państwo... Nie rusza się szkodnik. Teraz mamy moment aplikacji, czyli opryskujemy Siltaciem. W efekcie po aplikacji szkodnik jest otoczony cienką warstwą preparatu cieczy użytkowej, po czym następuje zasadniczy proces unieszkodliwiania szkodnika. To znaczy się, po aplikacji preparatu na powierzchni ciała szkodnika tworzy się taka swoista struktura polimerowa w postaci takiej trójwymiarowej siatki. To oczywiście nie jest widoczne gołym okiem. Jest to taki, mówiąc obrazowo, cienki, lepki film na powierzchni szkodnika. W wyniku powstania tej struktury na powierzchni szkodnika ustają fizyczne funkcje życiowe, co prowadzi do bardzo szybkiej śmierci szkodnika. I to jest taka cecha bardzo charakterystyczna, proszę Państwa, że w efekcie działania preparatu, mimo że to jest tylko fizyczne oddziaływanie, tylko albo aż, działanie jest natychmiastowe. I to można zauważyć, obserwując efekty po zabiegu preparatem. Jest to taka technologia bardzo wyszukana, naszego autorstwa i chroniona patentem, czyli można powiedzieć, że Siltac jest jedyny, niepowtarzalny, bo nie może być kopii Siltacu ze względu na ochronę patentową. Proszę Państwa, cechą taką bardzo ważną, praktyczną jest to, że produkt zwalcza wiele szkodników, ale tak zwanych drobnych szkodników. Ale akurat z drobnymi szkodnikami występuje szczególnie dużo problemów. Drobne szkodniki, czyli przędziorki, mszyce, w tym bawełnica korówka. Akurat z tym szkodnikiem mamy dużo doświadczeń i bardzo pozytywnych doświadczeń. Miseczniki, ale tutaj głównie chodzi o larwy miseczników. Miodówka gruszowa, bardzo uciążliwa. I praktycznie można produkt stosować we wszystkich uprawach sadowniczych. Jedynym gatunkiem, gdzie mamy takie pewne obawy odnośnie stosowania, znaczy może nie mamy jeszcze zbyt dużo doświadczeń, to jest jagoda kamczacka. A tak, oprócz jagody kamczackiej możemy stosować w każdej uprawie sadowniczej, czyli drzewa ziarnkowe, jagodowe, owoce miękkie. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem na początku, preparat jest już dosyć dobrze znany i powszechnie stosowany, nie tylko w Polsce. I tak chciałem podsumować takie najważniejsze cechy Siltacu, dlaczego Siltac został tak bardzo doceniony i dlaczego stał się
tak szybko, tak bardzo popularny, między innymi, a może głównie w uprawach sadowniczych. I takie podstawowe cechy, proszę Państwa. Działa szybko i skutecznie. Szybko to, co już powiedziałem, i skutecznie, jeżeli zabieg wykonamy dobrze, technicznie, skuteczność jednego zabiegu osiąga poziom nawet powyżej 95%. Czyli na pewno nie jest to mniej niż skuteczność preparatów tradycyjnych. Kolejna bardzo ważna cecha, szczególnie ważna, ze względu na fizyczny mechanizm działania, który Państwu opisywałem, nie ma możliwości, żeby wyselekcjonować formy odporne szkodników na działanie preparatu. Czyli bez względu na to, ile razy będziemy produkt stosować w sezonie, czy ile sezonów, nie doprowadzimy do powstania odpornych form szkodników. To jest bardzo istotne, bo zdajecie sobie Państwo sprawę, jaki jest duży problem z odpornościami szkodników, zwłaszcza tych drobnych szkodników typu przędziorki, mszyce, miodówki, na tradycyjne preparaty chemiczne. A jeszcze jak weźmiemy pod uwagę to, że mamy ograniczoną liczbę tradycyjnych środków chemicznych do ochrony przed tymi drobnymi szkodnikami, to możemy zdać sobie sprawę z tego, że problem odporności będzie narastał, bo nie mamy możliwości prowadzenia rotacji, jeśli chodzi o preparaty chemiczne. Dlatego SILTAC, który uzupełnia taki asortyment środków do zwalczania drobnych szkodników, w bardzo skuteczny sposób rozwiązuje nam problem odporności. I kolejna bardzo ważna cecha, proszę Państwa, brak pozostałości pestycydów. Tak jak powiedziałem, jest to preparat, który nie zawiera substancji czynnych środków ochrony roślin, działa fizycznie, czyli nie generuje pozostałości środków ochrony roślin. To jest bardzo ważna cecha produktu, dlatego że możemy stosować produkt aż do momentu na krótko przed zbiorami. Często jest tak, że akurat przed zbiorami następuje gradacja jakiegoś szkodnika, na przykład larwy miseczników w borówce. Często jest tak, że drugie pokolenie pojawia się akurat przed zbiorami. Nie ma czym zwalczać. Tutaj rozwiązaniem bardzo dobrym jest SILTAC. Prowadzimy bardzo dużo doświadczeń, jeśli chodzi o ewentualny uboczny wpływ SILTAC-u na faunę pożyteczną i na podstawie wielu badań prowadzonych nie tylko w Polsce stwierdzamy, że jeśli chodzi o faunę pożyteczną, nie ma jakichś szczególnie dużych, negatywnych wpływów SILTAC-u na aplikację SILTAC-iem na faunę pożyteczną. Jeśli chodzi o pszczoły, wykonywaliśmy badania fitopsychologiczne, które wykazały, że produkt można uznać za bezpieczny dla zapylaczy. To takie podsumowanie poszczególnych, najważniejszych cech SILTAC-u, a teraz kilka uwag odnośnie stosowania w poszczególnych gatunkach sadowniczych, takie najważniejsze, bardzo istotne aspekty praktyczne. Jeśli chodzi o jabłoń, proszę Państwa, tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że SILTAC może być stosowany wczesną wiosną, czyli już za niedługo, jako alternatywa do preparatów olejowych w celu zwalczania szkodników zimujących, głównie przędziorka owocowca, a także mszycy. W przypadku takich aplikacji wczesnowiosennych z SILTAC-iem zabieg możemy wykonywać aż do fazy różowego pąka. I tu jest jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, proszę Państwa. Jeśli chodzi o przędziorka owocowca, jego taka najbardziej wrażliwa faza na rozwojowa, wrażliwa na działanie preparatów tzw. fizycznych, następuje zwykle przed różowym pąkiem, bo jest to moment intensywnego wylęgiwania się larw z zimujących jaj. I wówczas zastosowany SILTAC tuż przed różowym pąkiem albo w fazie różowego pąka mamy gwarancję uzyskania bardzo wysokiej skuteczności. I takie, proszę Państwa, najważniejsze aspekty praktyczne odnośnie stosowania SILTAC-u wczesną wiosną. Możliwość mieszania z innymi środkami ochrony roślin, to jest bardzo ważne z powodu tego, o którym mówiłem, że wczesną wiosną wykonujemy wiele aplikacji, możemy SILTAC dodać do jakiegoś innego zabiegu i uzyskujemy dodatkowy efekt zwalczania szkodników. To, co wspominałem, termin zabiegu można przesunąć aż do różowego pąka. To ma też bardzo duże znaczenie. Możliwość użycia przed lub po przymrozku, gdyż nie stwierdzamy żadnych efektów fitotoksyczności w przypadku takiej aplikacji i mniejsza ilość wody na hektar, to też jest taka cecha SILTAC-u. W zasadzie można stosować wczesną wiosną nie więcej niż 750 litrów wody na hektar, to zupełności wystarczy. I proszę Państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę te zalety SILTAC-u odnośnie aplikacji wczesnowiosennych i
Wyniki badań porównawczych z Sintaku i preparatu olejowego. Skuteczność jest podobna, biorąc pod uwagę te zalety Sintaku. Do Państwa należy decyzja, jaki produkt zastosować przez tą wiosnę. Czyli to mamy wiosnę. W trakcie kwitnienia raczej Sintaku nie stosujemy, bo na niektórych odmianach może powodować uszkodzenia płatków kwiatowych. I potem jest okres po kwitnieniu, gdzie Sintak ma bardzo szerokie zastosowanie w jabłoni, czyli zwalczanie mszycy jabłoniowej. Na tym gatunku trochę więcej uwagi skupiamy, dlatego że występują nie tylko w Polsce, ale to tak w skali Europy, duże problemy z odpornością mszycy jabłoniowej na tradycyjne insektycydy. Dlatego robimy dużo doświadczeń. Pokażę Państwu wyniki dwóch takich. Po lewej stronie skuteczność działania Sintaku w badaniach prowadzonych przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, skuteczność powyżej 90%. Po prawej stronie badania węgierskie, gdzie dużo doświadczeń wykonujemy, również skuteczność bardzo wysoka, bo powyżej 90%. Czyli na pewno nie jest to gorzej niż preparaty chemiczne. Po kwitnieniu możemy skutecznie zwalczać przędziorki za pomocą Sintaku. Tutaj też mamy wykres badań prowadzonych w Skierniewicach. Zielony słupek to jest skuteczność Sintaku, czerwony słupek to jest standard chemiczny. Widzimy, skuteczność się nie różni. Zabiegi możemy kontynuować aż do zbiorów, wykorzystując cechę Sintaku polegającą na tym, że nie generuje pozostałości. I proszę Państwa, taka bardzo ważna uwaga praktyczna odnośnie stosowania Sintaku w jabłoni w okresie letnim, w momencie, kiedy owoce już są rozwinięte. Bardzo proszę zwracać uwagę na to, żeby Sintak stosować w warunkach, które pozwalają na szybkie wysychanie cieczy z powierzchni rośliny. Sintak nie lubi wilgoci. Na gatunkach wrażliwych czasami może powodować efekty poparzeń tylko wtedy, jeżeli ciecz użytkowa bardzo długo zalega na roślinie, czyli powoli wysycha. Jeżeli robimy zabieg w ciągu dnia, przed południem, wczesnym popołudniem, w suchy dzień, nigdy nie notowaliśmy żadnych efektów ubocznych. W przypadku jabłoni ma to znaczenie, dlatego że czasami otrzymywaliśmy sygnały, że Sintak powodował tak zwaną plamistość przedklinkową, czyli czerwone plamy w oku przedklinek. Później te plamy zwykle zanikały w momencie, gdy się rumieniec rozwijał, ale mimo wszystko nie wyglądało to ładnie. Wykonaliśmy bardzo dużo doświadczeń, żeby zidentyfikować problem i znaleźć rozwiązanie na ten problem. I według doświadczeń wielu, które wykonaliśmy, zwłaszcza w zeszłym roku, okazało się, że jeżeli Sintak tak szybko wysycha z powierzchni rośliny, to raz, że skuteczność wydaje się, że jest nawet lepsza, natomiast znikają wszelkie problemy z możliwością uszkodzeń jabłek czy liści. Akurat w jabłoni z liści nigdy nie było problemów, ale czasami na niektórych gatunkach ta plamistość przedklinkowa występowała. Jeżeli zabieg robimy w ciągu dnia, w suchy dzień, ten problem nie notowaliśmy w naszych doświadczeniach. Jeśli chodzi o grusze, proszę Państwa, tutaj Sintak jest szczególnie wartościowym produktem, dlatego że bardzo skutecznie zwalcza najgroźniejszego szkodnika tego gatunku, czyli miodówkę gruszową. I tak, jeśli chodzi o sposoby stosowania Sintaku do zwalczania miodówki gruszowej, w zasadzie zabiegi można zacząć już w zimie, w okresie ociepleń, w celu zwalczania zimujących samic. I tutaj Sintak możemy stosować solo, czyli bez żadnych dodatków, lub obniżyć stężenie Sintaku i dodać tradycyjny insektycyd. I oczywiście zabiegi możemy kontynuować w lecie, w momencie pojawu szkodnika, również solo, bądź mamy przetestowaną w wielu sadach mieszankę Sintak plus preparat oparty na awamektynie. I taka mieszanka po jednym zabiegu daje nam bardzo wysoką skuteczność, powyżej 90%, co w przypadku miodówki gruszowej jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. I proszę Państwa, nasze takie ogólne zalecenie odnośnie Sintaku i takich szczególnie uciążliwych szkodników do zwalczania, którym na przykład jest miodówka, jest takie, żeby jeśli chcemy uzyskać szybki, naprawdę dobry efekt, warto stosować takie mieszanki. Sintak w obniżonym stężeniu plus dobry produkt tradycyjny, chemiczny, bo tym sposobem łączymy, kombinujemy w jednym zabiegu dwa mechanizmy działania, czyli taki mechanizm fizyczny pochodzący od Sintaku i
mechanizm biochemiczny, fizjologiczny pochodzący od tradycyjnego preparatu. Jeżeli takimi dwoma mechanizmami uderzymy w szkodnika, szkodnik raczej nie ma szans przeżycia, co pokazują nasze liczne doświadczenia w przypadku nawet bardzo trudnych do zwalczenia szkodników. I tutaj w przypadku gruszy, proszę Państwa, też bardzo istotna uwaga. Z kolei w gruszy czasami notowaliśmy uszkodzenia na niektórych odmianach, głównie na konferencji, ale na liściach. Ale też zawsze w przypadkach, kiedy ciecz bardzo długo wysychała na liściach, czyli w przypadku zabiegów w nocy, w trakcie bardzo wilgotnej pogody. Akurat w przypadku Syltaku musimy unikać takiej sytuacji. Proszę Państwa, Syltak jest naprawdę bardzo dobrym produktem, ale musi być właściwie stosowany według ściśle określonych zasad. Jedną z tych zasad jest stosowanie w warunkach, które pozwalają na szybkie wysychanie cieczy. I proszę Państwa, zabiegi syltakie możemy gruszyć i kontynuować aż do zbioru, co biorąc pod uwagę to, że miodówka może wystąpić, występuje przez cały okres wegetacji, jest to bardzo ważna cecha produktu. Nie ma tutaj obaw o pozostałości. Proszę Państwa, Syltak znalazł szerokie zastosowanie, jeśli chodzi o rośliny jagodowe, do zwalczania takich szkodników jak przędziorki, mszyce czy larwy miseczników. Jeśli chodzi o larwy miseczników, mam tutaj na myśli głównie borówkę. Zalecamy stężenie w roślinach jagodowych od 0,15 do 0,18%, przy czym to jest taki etykietowy zakres stężeń, przy czym stężenie 0,15% przy dobrze wykonanym zabiegu absolutnie wystarcza. Ja proszę Państwa, co pewien czas mówię dobrze wykonany zabieg, co to znaczy? Syltak jest preparatem stricte kontaktowym. Działa poprzez bezpośredni kontakt ze szkodnikiem. Czyli żeby zabić tego szkodnika, musimy cieczą użytkową dotrzeć do tego szkodnika. Czyli technika zabiegu musi nam gwarantować opryskanie wszystkich miejsc, gdzie szkodniki żerują. Czasami nie udaje się tego uzyskać podczas jednego zabiegu, dlatego czasami istnieje potrzeba powtórki zabiegu po około 5 dniach. Ale z praktyki wiem, że to się zdarza bardzo rzadko. Zwykle po jednym zabiegu otrzymujemy bardzo dobre efekty zwalczania. I w przypadku roślin jagodowych, proszę Państwa, takich trudnych przypadków, czyli takiej dużej liczby szkodnika, to jak pewnie widać wyraźnie, to jest malina, która jest opleciona pajęczyną po przędziorku w mielowcu, czyli ogromna ilość szkodnika. Możemy połączyć również siły, czyli Syltak plus preparat chemiczny. W przypadku przędziorków roślin jagodowych też mamy duże doświadczenia z mieszaniem Syltaku z preparatami zawierającymi awamektynę bądź preparatem Envigo. Jeśli chodzi o skuteczność zwalczania przędziorków, akurat tak się składa, że Syltak najczęściej stosowany jest w roślinach jagodowych do zwalczania przędziorków. Skuteczność przy dobrze wykonanym zabiegu wynosi 90% albo więcej. W zeszłym roku wykonaliśmy szereg doświadczeń na różnych gatunkach maliny. Doświadczenia dotyczące zwalczania przędziorka chmielowca. Na każdej odmianie uzyskaliśmy bardzo dobre efekty zwalczania przy stężeniu 0,15%, czyli to niższe zalecane, które absolutnie wystarcza. Skuteczność w każdej odmianie, w każdym teście wynosiła powyżej 90%. To akurat doświadczenie prowadziła pani dr Agnieszka Orzeł w firmie Niwa, zajmującą się hodowlą głównie mali. I kolejne takie ważne zastosowanie syltaków, jeśli chodzi o rośliny jagodowe, to jest możliwość zwalczania wielkopokrowca porzeczkowego. Tutaj, proszę Państwa, opracowaliśmy taki program wspólnie z Instytutem Ogrodnictwa zwalczania wielkopokrowca porzeczkowego, stosując m.in. syltak. I to jest taka jedna z propozycji naszego programu zwalczania tego szkodnika. Program polega na użyciu co najmniej 3 zabiegów. Czyli musi być kilka zabiegów użytych, to wynika z biologii szkodnika. Wielkopłonkowca zwalczamy w momencie jego migracji, czyli kiedy on wychodzi z pąków i możemy go, że tak powiem, bezpośrednio dotknąć preparatami. Ten okres migracji rozciąga się od początku wegetacji aż do okresu tuż po kwitnieniu, dlatego musimy kilka zabiegów wykonać. W przypadku naszego programu pierwszy zabieg proponujemy w momencie ruszania wegetacji, pękania pąków. Tutaj stosujemy syltak mieszanie z preparatem siarkowym, przy czym tego zabiegu nie można spóźnić, ponieważ w momencie, kiedy już rozwiną się liście,
istnieje pewne ryzyko fitotoksyczności, bo wiemy, że siarka czasami może być niebezpieczna. Czyli w momencie ruszania wegetacji siarka plus siltak w stężeniu obniżonym do 0,1%. Następnie przed kwitnieniem dajemy siltak w pełnej dawce zalecanej i w trakcie kwitnienia obniżamy stężenie syntaku, mieszamy z preparatem standardowym. Tutaj akurat w naszych doświadczeniach stosowaliśmy Ortus i ta mieszanka bardzo ładnie nam zwalczała szkodnika, jeśli ten zabieg był uzupełniony tymi wcześniejszymi dwoma zabiegami. I teraz, proszę Państwa, po kwitnieniu możemy jeszcze, przy dużej presji ze strony szkodnika, możemy zastosować jeszcze jeden zabieg. Czasami proponujemy zmieszać syntak z Envidorem. To wtedy mamy, że tak powiem, pełny program zwalczania wielkopągowca i jednocześnie te zabiegi są pierwszymi zabiegami zwalczania przędziorka chmielowca w porzeczce. Czyli mamy jak gdyby bardzo dobry wstęp do walki z przędziorkiem chmielowcem w porzeczce. Skuteczność tego programu według doświadczeń, które prowadził Instytut Ogrodnictwa, wynosiła 84%, także jak na tego szkodnika jest to skuteczność naprawdę wysoka. Proszę Państwa, to tyle jeśli chodzi o takie ważniejsze aspekty stosowania siltaków. Jeśli będą jakieś pytania odnośnie tej części mojej prezentacji, to zapraszam. Tak, do odcinka głosowego nie wiem. Powiem Panu tak, tutaj też doświadczeń bardzo dużo prowadzimy, między innymi z tego powodu, że jest bardzo dużo pytań jeśli chodzi o dobroczynka. I oczywiście siltak jest preparatem totalnym jeśli chodzi o drobne szkodniki. Ale w przypadku dobroczynka, i to zostało stwierdzone w bardzo wielu doświadczeniach, oczywiście zabieg z siltakiem ogranicza populację, nawet na poziomie 70%. Natomiast następuje szybkie odtworzenie populacji w ciągu 2, maksimum 3 tygodnie od zabiegu z siltakiem. Taka możliwość odtworzenia populacji dobroczynka wynika między innymi z tego, że siltak nie wykazuje tak zwanego działania rezydualnego, to znaczy się opryskana powierzchnia siltakiem nie ma żadnej aktywności biologicznej, bo syntak działa tylko w momencie, kiedy trafi na szkodnika. Natomiast opryskany liść nie ma aktywności biologicznej, czyli dobroczynek jak sobie wejdzie na opryskany liść syntakiem, normalnie się rozwija. Jedynie co, to co może negatywnie jeszcze wpływać na dobroczynka, to jest to, że zniszczymy jego jedzenie, czyli tych przędziorów. Ale na ten element zwracamy bardzo uwagę i szereg obserwacji i doświadczeń prowadzimy. Rozumiem, że siltak nie ma karencji, tak? Nie ma karencji, przy czym my zalecamy, to też jest takie zalecenie od producenta surowców, które stosujemy do produkcji siltaku, że żeby zachować jeden dzień odstępu, czyli żeby nie robić czegoś takiego, że opryskujemy i od razu zjadamy. Aczkolwiek według opinii, jakie mamy, polimery silikonowe, które wchodzą w skład siltaku, są wystarczająco bezpieczne, żeby mogły być używane tuż przed zbiorem. Ale zalecamy jeden, maksimum 2 dni przerwy pomiędzy ostatnim zabiegiem a zbiorem. Aczkolwiek na etykiecie jest napisane, że jeśli chodzi o karencję, punkt na etykiecie karencja, jest zapis, że ponieważ produkt nie zawiera żadnych substancji czynnych pestycydów, karencja nie została określona. Tak. To jest tak, jeśli jest oblot pszczół intensywny, to zalecamy zabieg siltakiem wcześnie rano albo wczesnym wieczorem. Wiemy z badań apitoksykologicznych, że siltak nie jest toksyczny dla pszczół. Natomiast jest obawa, że jeśli intensywnie spryskamy pszczoły, pszczoła może mieć okresowy problem z lataniem, ponieważ może posklejać skrzydełka. To jest takie przypuszczenie. Znaczy zasada, proszę Państwa, jest taka, że w zasadzie nie powinno się niczym pryskać w trakcie intensywnego oblotu pszczół. To jest taka zasada, która została mi wbijana do głowy przez apitoksykologów, czyli osoby, które zajmują się toksykologią pszczół. Że w zasadzie na podstawie badań, obserwacji można stwierdzić, że nie powinno się wykonywać żadnych zabiegów w trakcie intensywnego oblotu. I my też zalecamy na etykiecie, że produkt jest bezpieczny dla pszczół, ale sugerujemy zabieg przed lub po oblocie. Natomiast nie ma takiego zagrożenia,
że jeśli opryskamy slintakiem i pszczoły sobie za chwilę nalecą na opryskane rośliny, żeby nastąpiły jakieś efekty toksyczności. Takiego zagrożenia nie ma. Proszę, dziękuję Państwu.